Witam serdecznie w świecie kolorów, w miejscu, w którym zapraszamy ludzi i staramy się wspólnie poszerzać naszą świadomość. Dzisiaj temat o oddychaniu. Robimy to automatycznie, tak naprawdę, nie zwracając na to uwagi, przychodzi nam to naturalnie. A w słowie oddech. Jest dech, jest duch. Także z każdym oddechem, jakby napełniamy się duchem i zaczynamy nowe życie. Dlatego jest to temat tak ważny, aby oddychać świadomie. Jak to robić? Odpowie nam właśnie dzisiejszy gość. Jest to Karol Walczek z Synergii Energii. Witam Cię, Karol, serdecznie. Cześć, ala, witaj serdecznie. Tak, yy, i od razu mi się tutaj nasunęła taka pewna myśl. Ponieważ spiryt nie, nie myli ze spirytusem, ponieważ spirytus to alkohol, ale spiryt, właśnie w tym swoim tłumaczeniu, oznacza e, ducha tak? i jest wymiennie używany również z powietrzem. Czyli wtedy, kiedy to słowo powstało, bo właśnie ten człowiek już sobie doskonale zdawał sprawę, że e, istotą, istotą życia jest oddech. Tak samo e, jak jest słowo prana, ona akurat pochodzi z. Hinduskiego i ono również oznacza energię życia, wymiennie jest również jako oddech, więc oddech jest najważniejszą w sumie czynnością, którą po prostu robimy. I tak właśnie drobna rzecz, jak chociażby uświadomienie sobie swojego oddechu, potrafi zmienić wszystko. Ty jesteś człowiekiem, który to praktykuje od lat. Jak zmieniło to świadome oddechanie twoje życie? Więc tak, ja na początku trafiłem na takiego wspaniałego pana, który nazywa się Wimchow, i to właśnie on zaszczepił we mnie tą taką smykałkę do oddechu. Poprzez jego sesję. Które sobie gdzieś tam na początku sporadycznie gdzieś robiłem w warunkach domowych na kanapie, odkryłem, jak przepotężną mocą jest oddech i jak niesamowicie potrafi nas doładować energetycznie, właśnie oczyścić myśli, a jednocześnie wypuścić troszeczkę takich tych emocji, które gdzieś tam często lubią się odkładać w naszym ciele. I poprzez te jego sesje dochodziłem do takich nadzwyczajnych stanów gdzie w sumie następowało dosłownie pustość umysłu, czyli nie było w ogóle myśli, a ja stawałem się taką bardziej przestrzenią, taką jednością, wibracją. No człowiek podczas takich sesji czuje dosłownie całkowitą, wszechogarniającą błogość, więc to już dało mi taki wyraźny sygnał. No i skoro takie sesje tutaj można sobie robić, to dlaczego by nie pójść dalej, nie... Nie eksperymentować z jakimiś innymi sesjami oddechowymi, i okazuje się, że na przykład pranayama, czyli takich właśnie technik oddechowych, jest ponad 130. Więc narzędzi nam nie zabraknie i każda pranayama jest właśnie przeznaczona do jakby innego wpływania na swoją świadomość, bądź energię, bądź emocje. Dlatego to są przecudowne praktyki, które też niemalże możemy stosować tak, jak sobie tutaj siedzimy bo wystarczy nawet skoncentrować na przykład swoją tutaj świadomość. Tak jak tutaj, powiedzmy, mamy trzecie oko, tak? czyli naszą przyszynkę. I tutaj jest taki punkt bardzo silnej koncentracji, który nazywa się szambabimudra i on zwiększa naszą koncentrację. Natomiast kiedy my tutaj sobie skoncentrujemy tu, gdzie się zaczyna nos, pomiędzy oczami i będziemy starać się zarejestrować jakikolwiek dotyk oddechu gdzieś tutaj w tych wewnętrznych ściankach, to również się okazuje, że bardzo intensywnie wpływamy na swoją świadomość. Mamy zupełnie inną koncentrację. Uzyskujemy takie dosłownie jednopunktowe skupienie naszego umysłu, tylko poprzez to, że tutaj skupimy swoją świadomość. Więc no, oddech ma właśnie takie wręcz czarodziejskie zastosowania. No magiczne. A powiedz jeszcze, na co może wpływać jeszcze oddech taki świadomy? Dosłownie na wszystko. Ponieważ. Wszystkie funkcje naszego ciała są sprzężone z oddechem. Nasza każda komórka oddycha, ona, ona, ona żyje, ona, ona się raduje wtedy, kiedy my oddychamy poprawnie. To nie oznacza również, że my musimy łapać tak mega intensywnie powietrze, co niestety robi większość ludzi, ponieważ wtedy dochodzi do e, zawyżonej hiperwentylacji, a tutaj musi zostać zachowana e, taka harmonia między dwutlenkiem węgla. A tlenem. A więc właśnie spowolnienie oddechu sprawia, że wszystkie funkcje naszych organów wewnętrznych, a mamy przecież ich mnóstwo, zaczynają pracować optymalnie. A więc my tak naprawdę możemy wieść życie niemalże bezwysiłkowe, tylko dlatego, że właśnie odpowiednio wpłyniemy na swój oddech, czyli, ym, czyli go nie zaburzymy, tak poprawdzie. Bo, bo my tutaj żyjemy w tym całkiem, troszeczkę ciągłym stresie, na przykład stres. Sprawia, że nasz oddech się zmienia. Staje się płytki, szybki, taki, dochodzi zazwyczaj do tylko klatki piersiowej, do płuc, a przecież nasz cały system oddechowy, to są i płuca, i pod żebrami, i brzuch, i podbrzusze. I kiedy na przykład wdychamy sobie tak bardzo powoli, i delikatnie powietrze do podbrzusza, to dosłownie nasze komóreczki, których jest no, biliony, one się radują bo one są dotlenione i one, one zaczynają wibrować w tym takim swoim naturalnym właśnie ruchu. I my się czujemy błogo, lekko i nasze życie po prostu przybiera zupełnie innego wymiaru. Tak, no, dzięki tym technikom możemy na pewno poczuć relaks, tak, ale możemy też się zmobilizować przez oddech, to już też szkoła Wimachoffa. Albo nawet może nam być ciepło w momencie, kiedy jesteśmy w lodowatej tej wodzie. I to jest, to jest kilka tych sztuczek, magiczek, które daje nam oddech. Czy tak, żeby zachęcić do, do te, praktykowania świadomego oddechu, mógłbyś powiedzieć jeszcze o kilku innych? To na przykład Warto oddychać, spowolnić swój oddech. Wtedy też zwiększamy się tą tolerancję między dwutlenkiem węgla a tlenem i automatycznie nasze emocje wyciszają, są takie łagodniejsze jesteśmy w większym przepływie. Jeżeli chodzi o jakieś takie techniki, tak? masz na myśli, które tutaj możemy sobie jak najszybciej za zastosować, to powiedzmy, kiedy albo inaczej. Wszystko we wszechświecie jest wibracją. I każdy dźwięk, który też wypowiadamy, jest wibracją. I jest taka technika, tak zwany brzęczący oddech. Na przykład, kiedy boli nas głowa. I ona polega na tym, że bierzemy sobie spokojnie wdech nosem i z wydechem tutaj troszeczkę zaciskamy swoje gardło i staramy się jak najdłużej wypuszczać te powietrze z tym takim dźwiękiem, właśnie. Jak pszczółka, czyli to mniej więcej wygląda w taki sposób. I tak wypuszczamy, wypuszczamy, wypuszczamy bardzo długo, i tutaj dosłownie czujemy, jak, jak te wibracje, tak? Bezpośrednio idą do naszego mózgu. I od razu w ogóle inaczej łączą się nasze neurony i zupełnie inaczej funkcjonujemy. To jest chociażby taka jedna, która też również sprawi, że na przykład przestanie bolić nas głowa. Jeszcze tak? Jakieś techniki tutaj opowiedzieć? O Dobrze, więc na przykład oddychanie kwadratowe, czyli. One były wykorzystywane przez amerykańskie wojsko i tych wszystkich, te wszystkie amerykańskie służby specjalne, ponieważ wprowadzało nas właśnie w ten najlepszy stan harmonii. A kiedy my jesteśmy w harmonii, to funkcjonujemy najefektywniej jak tylko się da. I takie podstawowe oddychanie kwadratowe polega na tym, że oddychamy sobie 4 sekundy, bierzemy wdech. 4 sekundy jest zatrzymanie czyli wstrzymujemy na samym szczycie. Jest pauza, 4 sekundy wydychamy, wtedy zwiększamy tolerancję i się uspokajamy, relaksujemy i później znowu jest zatrzymanie na pustych płucach i oddychamy sobie w ten sposób i po jednej minucie, max do kilku minut, można yy, odegnać atak paniki, jakikolwiek stres i wystarczy na przykład mieć tą jedną technikę na co dzień, bo po prostu przede wszystkim poczuć, Przede wszystkim, bo ja wiem, że to się tutaj może pięknie opowiadać i mówić, ale najważniejsze jest, żebyśmy my to chcieli zrobić. Czyli jeżeli ja o czymś opowiadam, to od razu to po prostu no, wy, wykonaj, przetestuj. Nie, nie musisz mi wierzyć na słowo, tylko proszę, to, tylko proszę przetestuj to, sprawdź to na sobie, no, bo to wtedy będzie Twoim doświadczeniem. Tak? Wtedy to będzie już twoim zrozumieniem, bo jeżeli ktoś mówi coś w teorii, no to to jest wiedza. To jest takie trochę, wiesz. Niby, niby fajnie się tego słucha, a kiedy ty to zrobisz, kiedy ty jakąś wiedzę przeeksperymentujesz i zastosujesz i poczujesz na sobie, to już jest zrozumienie i możesz się już wypowiadać ze swojego punktu e, widzenia. <laughs> Weź głęboki oddech i uwolnij emocje. Taki, taki jest tytuł tego webinaru, który poprowadzisz u nas. Także wiemy też, że można uwalniać traumy, emocje i zapraszamy serdecznie, oczywiście, na ten webinar. Natomiast, jakie znasz jeszcze sposoby na uwalnianie emocji? No, ja tego robiłem naprawdę dużo. Faktycznie najlepiej jest to robić poprzez. No, poprzez oddech, tak jak tutaj je, 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 jesteśmy w tym temacie oddechu. E, chociaż to równie dobrze może być po prostu podążanie za pasją. Jeżeli lubisz jakiś sport, siłownia dla wielu osób jest taką, taką odskocznią, tak? Tam się potrafią wyładować, tam przełączają się w zupełnie inny tryb. To może być e, jakiś, nie wiem, taniec, to może być nawet e, o takich. E, takie domowe sposoby, gdzie nikt nie musi nas widzieć, to po prostu możemy w jakiś sposób naturalny poruszać swoim ciałem, to wtedy my uaktywniamy w sobie zupełnie inną energię, bo my się dzisiaj na przykład też za mało ruszamy. Zazwyczaj siedzimy tu przed komputerami, nawet tak jak teraz my siedzimy, czy ci, którzy nas oglądają i tak dalej, często jesteśmy w takiej trochę stagnacji fizycznej a nasze ciało jest stworzone do ruchu, więc jakikolwiek ruch, nawet jak tutaj sobie siedzimy, możemy po prostu sobie tak lekko tańczyć i wtedy ta energia w naszym ciele w zupełnie inny sposób sobie przepływa, ponieważ wszystko przez nas wiedzie takimi kanałami energetycznymi, które nazywają się meridiany i my jakby jesteśmy w tej takiej większej spontaniczności, w większym przepływie, więc takie zwykłe poruszanie, jakikolwiek taniec, E, właśnie jakikol jakikolwiek sport, to są wszystko bardzo e, przydatne narzędzia. E, natomiast też one nie dotykają takiej najgłębszej istoty tego naszego e, emocjonalnego przywiązania. bo my też mamy, i tutaj opowiem troszeczkę o technice uwalniania e, Dawida Hawkinsa, e, ponieważ zazwyczaj dzieje się u nas coś takiego, że my przyzwyczajamy się do określonych emocji, do określonych energii. I ja, na przykład, byłem człowiekiem, który niemalże całe życie żył w strachu. Po, po prostu by, byłem przesiąknięty strachem, i nadal, oczywiście, ten strach mam, to też chcę, żeby każdy wiedział, i tak dalej. Natomiast on jest już w ogóle jakby innego wymiaru. Ten strach już mnie nie paraliżuje. Ten strach jest pewnego rodzaju tylko dla mnie informacją, czym ja, na przykład, powinienem się zająć. Zazwyczaj tam, gdzie jest strach, to tam mamy coś nieprzepracowane. Czyli właśnie tam musimy się skoncentrować, zobaczyć, co tam jest pod powierzchnią. Bo większość osób nie chce się tym zajmować, no bo zajmowanie się strachem jest straszne. Tak? Mm -hmm. A to właśnie o to chodzi. No właśnie, to jest twoja informacja, to właśnie tam szukaj, właśnie tam coś masz jeszcze do uleczenia. I technika uwalniania właśnie polega na tym, że daje nam to zrozumienie, że to jest przede wszystkim tylko emocja. I. I tak jak ja żyłem te kilkanaście lat w strachu, to ja dążyłem do bombardowania się strachem, czyli oglądałem wszystko to, co straszne. I teraz widzę tą samą tendencję wśród ludzi. Jest pandemia na przykład, jest wojna, są straszne informacje. I okej, okay, wystarczy jedna informacja, na przykład tak jak my tutaj sobie żyjemy, tak? Nie musimy codziennie zajmować się na przykład pandemią bądź wojną, bądź czymkolwiek, bo to wzbudza w nas tylko strach i my. Energetycznie się przesycamy tym strachem, i ten strach cały czas wypełnia nasze ciało. A strach jest ucinający, on paraliżuje, on powstrzymuje nas od działania. Więc w tamtym okresie robiłem wszystko, aby pochłaniać tą wiedzę, żeby, czyli, czyli karmiłem się strachem. Strach był moją pożywką, no bo to jest uzależnienie to jest substancja, która ma określoną tą biochemię w naszym ciele. Ja jestem jak głodny, troszeczkę narkoman emocjonalnego strachu. Dajcie mi więcej strachu, dlatego oglądam na YouTube te filmy, które, powiedzmy, wzbudzają znowu we mnie strach. I przede wszystkim musimy to sobie zrozumieć, że nie chcemy już tak dłużej żyć. Po drugie, uświadomimy sobie, że to jest tylko emocja i że właśnie najlepiej odciąć się od tych bodźców, oczywiście, chociaż na początku to jest ciężko, bo nas tam ciągnie. Natomiast musimy zajrzeć bezpośrednio, prosto w oczy tym emocjom. Nie ma innego wyjścia i musimy je przyjąć. Bo zazwyczaj nas wychowano, żeby wypierać, tłumić lub uciekać. Ja na przykład byłem też typem uciekiniera. Stąd te wszystkie moje uzależnienia i tak dalej. Tak? Wszystko byleby nie zajmować się swoimi emocjami, bo one mnie tak yy, po prostu przygniatały. Więc. Yy, więc tak, w końcu trzeba było się skonfrontować z tym wszystkim i zajrzeć bezpośrednio strachowi w oczy. Karolku, ty tak się boisz tego swojego strachu, że przez całe życie uciekałeś? Czy naprawdę chcesz całe życie nadal uciekać aż do śmierci? No i, i później, właśnie z pomocą przyszły na przykład te sesje oddechowe, bardzo intensywne. I na tym webinarze też przygotowałem taką sesję oddechową, która jest przepotężna. I to od razu mówię, że naprawdę obowiązkiem jest, jeżeli chcesz przejść tą sesję oddechową, jeżeli mnie teraz słuchasz, to. Co najmniej, co najmniej dwie godziny nie jest przed tą sesją, bo inaczej nie, jest, nie możesz jej zrobić. To jest, to jest warunek kluczowy. Tak? bo wszystko wiesz, ci się podniesie nie? Tak? tutaj wiesz, do gardła. Um, tak, i znajdź sobie wygodną pozycję, ponieważ zaczyna się niepozornie ta sesja oddechowa. Natomiast w pewnym momencie uruchamiają się w nas tak głęboko nieprzeżyte emocje. Że może to rozwalić twój całkowity system emocjonalny. Więc może być płacz, może być lęk, wrzask, wszystko możesz doświadczyć. Um, dlatego jest tak ważne, żeby zachować bezpieczną pozycję. Należąco gdzieś na podłodze, na tapczanie, na łóżku, gdziekolwiek. Tak? I dać sobie przyzwolenie na odczuwanie. Żebyśmy dłużej nie byli niewolnikami swoich emocji. I niestety musimy je przeżywać, bo wtedy ten strach z nas wychodzi. Tak? Jak, jak, jak ja się bałem. Ciągle, co jest po drugiej stronie, to musiałem go przeżyć na nowo, z otwartością. przyjmuje strach i wypuszcza z mojego ciała. I on z czasem jest coraz mniejszy, coraz słabszy. No to bardzo ciekawe, co mówisz, bo właśnie też niedawno miałam rozmowę z Pawłem Buryłą a propos praktyki emocji. I on dokładnie w ten sam sposób to określał, że. W momencie, kiedy wypieramy jakąś emocję, bo na przykład jej nie chcemy, tak jak mówisz, bo nie przywykliśmy do tego, więc jest ten strach i, i tutaj Paweł nazwał go na przykład puzonem który zakłóca nam naszą muzykę, naszą symfonię życia, i my uciszamy go, uciszamy, aż w końcu on zaczyna grać jeszcze głośniej i jeszcze głośniej, aż w końcu ludzie zaczynają nas zwracać uwagę, jak on głośno gra, i my to nadal wypieramy, i dopiero w momencie, kiedy zaakceptujemy to, że on jest, później pokochamy, że go mamy i przyjmiemy tą emocję, to dopiero on gdzieś zaczyna grać ciszej. Rzeczywiście uwalniajmy emocje i dziękuję Ci bardzo tak, tak, tak. za to, że o tym mówisz. Tak naprawdę chciałam od początku Ciebie o to zapytać: jak Ty w ogóle postrzegasz oddychanie? Czym jest oddech dla Ciebie? Oj, oddech jest wszystkim. Oddech jest równoznaczny z życiem. I teraz, właśnie od kiedy jeszcze zajmuję się Intensywnie oddechem, to na nowo, totalnie i całkowicie rozkochałem się w oddechu, ponieważ oddech jest, nic nie jest tak bardziej bezpośrednie, nic tak bardzo nas nie jedna jak oddech. Myśli są tak naprawdę, my nie odczuwamy myśli. One są daleko, one są zdystansowane, ale oddech napełnia nas. Cudownym życiem. I nie nawiążesz z nikim, nawet z najukochańszym osobom, takiej intymnej relacji, jak z oddechem, ponieważ oddech wpada tobie przez dziurkę od nosa i bezpośrednio zasila Twoje całe ciało. I tak mówię, i te komórki po prostu one się radują na tą wieść, kiedy ty tylko zwrócisz świadomą uwagę na nie. I Twoje całe ciało po prostu tańczy, wewnętrznie wibruje, więc y, oddech jest y, absolutnym po prostu. Yy, Absolutną celebracją życia. <laughs> Czy zdarza Ci się podczas takich sesji oddechowych robić również afirmacje? Tak, yy, jak najbardziej. I wiele z tych sesji, które też yy, tworzę i projektuję, właśnie takowe afirmacje zawierają, ponieważ. Kiedy my sobie oddychamy, to częstotliwość fal naszego mózgu troszeczkę się zmienia i zazwyczaj zmniejsza. Potrafimy wejść tam w stale fale alfa, teta niższe, i jesteśmy jakby nasza świadomość jest otwarta. Więc dużo łatwiej jest nam coś pozytywnego zaafirmować i przyjąć do wiadomości. Więc jakby dużo łatwiej jesteśmy w stanie zaprogramować ten swój umysł. Ja też to pamiętam po sobie. Hmm, że jeżeli na przykład tysiąc razy w życiu usłyszeliśmy, że jesteśmy do niczego, albo że do właśnie do niczego nie dojdziemy, że się nie nadajemy i tak dalej, no to my w to uwierzyliśmy. I teraz albo trzeba z, t, stanąć z wyprostowanym kręgosłupem i codziennie klepać właśnie z przekonaniem, z sercem, tak? z takim zaangażowaniem się, te afirmacje, że jestem wart, że osiągnę, że e, działam i tak dalej, co najmniej tysiąc razy żeby się to mniej więcej zrównoważyło, tak? Natomiast sprawa ma się troszeczkę inaczej. Jeżeli my właśnie wejdziemy i otworzymy swoją podświadomość podczas tych takich sesji oddechowych, wtedy wystarczy naprawdę jakiś taki przebłysk, olśnienie, wtedy wystarczy raz a porządnie. I to potrafi do nas wejść, bo poruszy jakąś głęboką e, esencję wewnątrz nas i ona powie faktycznie, na przykład zdamy sobie absurdalność tych test, które słyszeliśmy gdzieś tam w przeszłości, którymi nas cały czas programowano i bombardowano i uwierzyliśmy w te negatywne rzeczy o samym sobie, to tutaj po prostu dojdzie do nas ten przebłysk, o i to załapiemy. Dlatego takim nieodłącznym elementem tych moich sesji, które projektuję, jest, są, są afirmacje. I sam z nich korzystam też jeszcze rano, bo rano też, kiedy sobie wstajemy z łóżka, to też jesteśmy teraz jeszcze troszeczkę zaspani i tak dalej, ale to właśnie dobrze, bo. My jesteśmy na tych innych częstotliwościach fal mózgowych i dużo łatwiej cokolwiek sobie zakomunikować. Tak samo, jeszcze taka moja wskazówka, która mi się przydaje, jeżeli wpadniemy na przykład w jakiś potok myślowy, jakiś autopilot, jakiś schemat nam się uaktywni, właśnie jestem niedobry, niewystarczający i tak dalej, i my często tego nie zauważamy i nie jesteśmy w stanie go przerwać. Nie jesteśmy w stanie go przerwać. To można wytworzyć sobie taką kotwicę i powiedzieć coś na głos. Jak jesteśmy w domu, gdziekolwiek, powiedziesz stop. I, ta, I takie zwykłe stop. Powiedziane na głos potrafi zneutralizować te wszystkie myśli, które my, żeśmy przed chwilą sobie cały czas w głowie projektowaliśmy. I na przykład na głos możemy powiedzieć cokolwiek, jestem wartościowy, jestem właśnie zasługuję na jakiś, nie wiem, sukces, na miłość, czy na cokolwiek, żeby przerwać ten autopilot, który nam się pojawia w głowie. Tak, no też uważam, że słowa mają niezwykłą moc, właściwie, że są takimi kodami. Rzeczywiście, jeżeli podczas oddechu albo może w jakiś inny sposób trafimy w taką bezmyśl, to ta, ta afirmacja się materializuje, manifestuje też zdecydowanie szybciej. A jak Ty praktykujesz na co dzień? Ale afirmacje, czy tak generalnie wszystko? Wiesz, wiesz co, właściwie chodzi nam o poszerzanie świadomości, więc jeśli mógłbyś powiedzieć y, wszystko, czyli mm, jak ty to... poszerzasz swoją świadomość na co dzień? To mi bardzo pomogło programowanie się poranne, czyli właśnie zaprojektowanie swojego poranka w taki sposób, który napełni mnie energią, który napełni mnie jakimiś pozytywnymi wzorcami na cały dzień. I mam, mam tego sporo, tak jakby zaplanowałem swoje życie, abym właśnie mógł wykonywać najpierw pewne rzeczy dla siebie, bo z pewnego punktu widzenia najpierw musimy zadbać o siebie, żebyśmy cokolwiek mogli zrobić ze światem. Czyli najpierw ogarnij swoją głowę, dopiero później, ewentualnie, możesz tam opowiadać e, innym cokolwiek. I, no i u, takimi moim zdaniem nieodłącznym, nieodłącznymi i najlepszymi elementami to są właśnie sesje oddechowe. Medytacja, yoga i technika uwalniania stosowana na co dzień, przez cały czas. To już nie tylko rano, ale nieustannie. Ponieważ poszerzanie też świadomości polega na skonfrontowaniu się z tymi swoimi nieefektywnymi przekonaniami. I to też nie jest wygodne, też ty, nikt się tak naprawdę nie chce tym zajmować. Bo coś, co zazwyczaj wierzyliśmy, od kiedy sięgamy pamięcią, często po 20 lat albo i nawet całe życie, i żyjemy w jakimś przeświadczeniu, w jakimś przekonaniu, i my trochę go celebrujemy i poprzez to przekonanie widzimy świat, i później nagle przyznanie się po tylu latach, że to, co do tej pory wierzyłem, to jest absurd albo bzdura, jest tak niewygodne, że na przykład Hawking w książce to opisał, że wiele ludzi jest gotów umrzeć ale będzie chciało trzymać swoją rację i udowodnić swoją rację. I to były jakieś tam przeprowadzone testy nawet na więźniach właśnie, którzy gdzieś tam szli na skazanie. I on mówił, coś tam przyznaj się do czegoś, że nie miałeś racji, coś tam, coś tam, wtedy cię uwolnimy i ugłosowimy. On powiedział, nie, wolę, wolę ten, pójść na śmierć, bo nie chciał się przyznać do e, popełnionego czynu, tak? E, więc nasze struktury ego są dosyć mocno zakorzenione i poszerzanie świadomości to jest też, Troszeczkę odwrócenie uwagi od siebie i zwrócenie uwagi na innych ludzi. Bo my cały czas myślimy w kategoriach własnego zysku i to powoduje w nas mnóstwo cierpienia. No bo liczyć tylko ja, 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 i jeszcze raz ja. I te ja też często lubi się stawiać wyżej. Natomiast taką drogą na skróty. Jest zaakceptowanie innych ludzi tacy, jacy oni są, bez próby chęci zmiany ich. Ja to ogromnie poczułem po mojej mamie, ponieważ kiedyś chciałem bardzo na siłę pomóc mojej mamie, czyli chciałem ją zmienić na siłę. Nie? I to powodowało, że moja mama w jakiś sposób czuła się gorsza. Ona oczywiście tego nie wypowiedziała na głos. Ja dopiero po, po dwóch latach się zorientowałem. Skoro ja ją próbuję zmienić, to znaczy, że ja jestem lepszy niż ona. I to powodowało, że ona cały czas była gorsza, mniejsza. Tak? Czyli tak naprawdę ją krzywdziłem. Chcąc jej pomóc, bardziej ją krzywdziłem. I to jest stwierdzenie, mówię, przykre dla mnie tak? też również. Uczymy się na tych własnych błędach. Natomiast kiedy zdałem sobie z tego sprawę, odpuściłem i po prostu pokochałem i przytuliłem całkowicie moją mamusię taką, jaką ona jest i, i odpuściłem temat. Koniec, koniec z tego. Nie, nie chcę ci więcej pomagać. Okazuje się, że ona właśnie wtedy dopiero zaczęła się zmieniać. Tak działa potęga akceptacji innych ludzi. I tak mm -hmm. rośnie nasza świadomość, nasze zrozumienie też. Tak, myślę, że to naprawdę jest niezwykle istotne, żeby zaakceptować, że każdy z nas ma swoją drogę i jest na tym etapie i prawdopodobnie akurat najlepsze, co może zrobić dla siebie, to doświadczać na tym etapie, żeby móc pójść dalej. Także to, to też jest taka cenna informacja, żeby pomagać tym, którzy naprawdę przyjdą po tą pomoc. Tak. Ten, który chce, to temu dopiero można coś tam no, pomagać, tak? ani, ani z na siłę, bo to nie da, powoduje tylko efekt odwrotny. I coś jeszcze jest istotnego w, w tym poszerzeniu świadomości, takim na co dzień. Tak, tak. Teraz też mi się to nasunęło, żebyśmy jak najczęściej. Zaglądali do wewnątrz, do siebie, ponieważ nas też nauczono patrzeć na zewnątrz. Ten ma to, albo bądź taki, bądź siaki i tak dalej. Natomiast tutaj wewnątrz, w środku, jako istoty ludzkie, z jednej strony oczywiście jesteśmy doskonali, z drugiej strony jesteśmy niedoskonali. To jest taki paradoks, zresztą, jak, jak w duchowości ich wiele. Natomiast gdy my zaczynamy odwracać, bieg naszej uwagi do wewnątrz, to właśnie zaczynamy odkrywać, że wszystko, czego doświadczamy, jest w nas. Czyli to dążenie do szczęścia y, jest jakby pozorne, iluzoryczne i, 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 i wchodząc w swoją strukturę, to do tego najlepsze narzędzie to jest właśnie medytacja, y, jakby wchodzimy... Ja to nazywam tryb egzystencjalny. Czujemy w sobie życie. Większość ludzi dzisiaj na świecie nawet nie ma pojęcia, co czuje, jak, jakie emocje czują. Mimo że emocje są już takim największym wyrazem tego. To większość ludzi jest tak oderwanych od swojego ciała, że nawet nie zdaje sobie sprawy, jaką teraz emocję mam w swoim ciele. Ludzie tego nie wiedzą. Natomiast kiedy my zaczynamy wchodzić w siebie, to nawet emocje wydają się powierzchowne. Takie, takie trochę na powierzchni takiego oceanu. Powiedzmy, że na, o, my jesteśmy oceanem, sztorm, panuje wielki sztorm, są fale emocjonalne i nam nazmiotają i tak dalej. A dla osoby medytującej, ej, przecież możemy zejść głębiej, niżej. I co z tego, że na powierzchni oceanu panuje emocjonalny sztorm, ale tam głębiej, głębiej, głębiej jest coś jeszcze innego. Jest tam jakiś inny spokój albo jakaś inna wibracja. I właśnie wchodząc do siebie, odwracamy. E, jakby to, że świat nami zaczyna rządzić. Czyli my nadajemy sobie jakby takie pierwszeństwo. Tak? Czyli no, świat przestaje mieć nad nami taką kontrolę, jak wtedy kiedy my zaczynamy być połączeni ze sobą ze swoim wnętrzem. Ale do tego prawdopodobnie myślę, że są jakieś pojedyncze przebłyski jest potrzebna no, taka praktyka, codzienna praktyka medytacji. Na co dzień? Ile zajmuje Tobie czasu taka codzienna medytacja? Bo słyszałam, że to są naprawdę długie medytacje, te, które Ty wykonujesz. Teraz to się na tyle zmieniło, że czasem mam wrażenie, że medytuję cały dzień. <śmiech> <śmiech> kiedyś, kiedyś zaczynałem od 5 minut, później to było 10, później 15, później nawet czasem 20. Zdarzyło mi się wtedy pojechać na kurs medytacji Vipassany, gdzie medytuje się przez 10 dni nieustannie, po 10-12 godzin, i to było takim pierwszym mocnym zdarzeniem się, że jest coś. Bo wtedy żyłem mocno w umyśle. Nawet jak medytowałem dwa lata, to i tak byłem cały czas bardzo w umyśle. Nie widziałem jeszcze za bardzo nic, co jest we mnie. I tam było takie pierwsze ostre zdarzenie, że jest coś jeszcze głębszego. Później zacząłem medytować, później z wiadomo, z jakimiś tam przerwami i tak dalej. Przez chyba 2-3 lata, jakoś tak mniej więcej, medytowałem około godziny dziennie i to był właśnie bardzo intensywny proces mojego takiego rozwoju. Bo to jest czasem tak, że medytujesz całe miesiące i możesz nawet nie widzieć zmiany. I właśnie tym bardziej, bo chcesz zmianę, bo coś oczekujesz, bo ktoś ci opowiedział i ty już tworzysz jakąś wizję i chcesz do nich dążyć, chcesz coś na siłę w sobie wyprodukować. Tak to nie działa. To po prostu jest samowgląd. Więc musisz z takim nieoceniającym właśnie okiem patrzeć na siebie i obserwować swoje wszystkie procesy i mechanizmy. I pewnego momentu może coś w tobie przeskoczyć. I miałem wiele różnych takich doświadczeń mistycznych i tym najpotężniejszym było to, kiedy... Wpadłem w takie jakby samadhi, prawdopodobnie to było samadhi, yy, czyli taka silna obecność, w której znikły myśli i wszystko zaczęło wyglądać z zupełnie innego poziomu, wszystko było wyraźniejsze. Jakby dostrzegałem więcej kolorów na przykład, yy, więcej dźwięki były wyrazistsze, dochodziły do mnie, w ogóle zmieniłem się całkowicie per serce, odkryłem inny świat. Yy. I, i, I to było takim największym też czynnikiem jakby mojej zmiany, że ja zacząłem jakby całym sobą oddawać się w tą duchowość przez jakiś czas, chociaż teraz już znowu z kolei od niej odchodzę na rzecz takiej codzienności i zwykłości. Yy, I teraz medytuję zdecydowanie mniej, ale, ale tak, jeżeli naprawdę chcesz, tak naprawdę medytujesz tyle, ile możesz. Tutaj nie ma jakiegoś wyznacznika, czy cokolwiek, to też po prostu pozwala ogarnąć ci twoje emocje. Później być może przyjdzie właśnie etap, że ty w ciągu dnia, to też jest fajna technika, którą zaproponował Osho, cokolwiek robisz w ciągu dnia, nieważne jak pilne jest, zatrzyma się na 30 sekund i zatrzyma się w bezruchu i stań, bo ciągle jesteśmy zabiegani, ciągle robimy, dążymy, tu muszę załatwić te sprawy, tam, to przecież jest tyle obowiązków na głowie, stop! Cisza przez 30 sekund. Obserwuj. Wszystko się zmieni w tobie. I to też jest taka krótka forma medytacji, która potrafi cię jakby no, wybić z tego umysłu, przełączyć na ten tryb egzystencjalny. Czy zdarzyło się tobie mieć podczas medytacji jakieś wizje na przykład? Nie. Ja akurat jestem takim gościem, który nie ma rozwiniętej wizji, bo niektórzy właśnie widzą kolory, tak? te mandale i tak dalej te różne takie rzeczy. Ja jestem typowym kinestetykiem, czyli ja czuję. Keanu też jest kinestetykiem. I my sobie właśnie patrzymy nawet, nasz wzrok schodzi w dół, kiedy chcemy coś jakby w sobie przywołać z pamięci, to na przykład wzrokowcy unoszą oczy do góry i w prawo. I wtedy przywołują obrazy. A kinestetycy patrzą w dół i w prawo. Wtedy jakby z ciała pobierają te, te, te informacje. Więc ja jestem typowym czuciowcem mamy różne submodalności, każdy z nas ma znaczy posługujemy się wszystkimi submodalnościami, czyli wzrok, słuch, węch, właśnie dotyk, czy czucie i tak dalej, natomiast jedna z nich jest dominująca i znając swoją dominującą submodalność możemy ją rozwijać, no bo tutaj mamy taką naturalną, taki naturalny talent, tak? W czymś, w czymś już jesteśmy dobrzy, jakby obdarzeni przez naturę, łatwiej nam jest to rozwijać więc więc ja jako czuciowiec yy, wszedłem w tą medytację to dla mnie było po prostu strzałem w dziesiątkę. Bo we mnie y, bo ja w sobie rozwinąłem takie czucie, że mam teraz wrażenie na chwilę obecną, że dosłownie czuję najmniejszy zakamarek swojego ciała nieustannie, w każdej sekundzie swojego życia. Chyba że jestem mocno skoncentrowany w umyśle, bo po prostu pracuję nad czymś, bo muszę coś wymyślić i tak dalej, no to wtedy przekierowuję swoją energię do głowy. Ale tak za życia w codzienności swojej nieustannie Czuję przepływ. To, to, to są po prostu miliony wibracji nieustannie wraz z energią, która we mnie przepływa, bo tak się mocno utożsamiam z tym trybem czucia. Natomiast mam taką przyjaciółkę, która ma rozwiniętą submodalność wzrokową i ona wręcz potrafi wszystko przywoływać z pamięci. Czyli na przykład jest, jest pytanie, co, gdzie zostawiłam i do niej przychodzi obraz, zdjęcie takie w sposób aha, to jest tam, idzie i tam na przykład to jest w ten sposób nawet potrafi kodować, tak, czyli ona ma na przykład świetną pamięć do twarzy, do wydarzeń, całe jakby taką trochę fotograficzną pamięć, tak i w ten sposób się jakby nią posługuje i na przykład patrząc na twarz, ona też potrafi konkretnie zdiagnozować kto w jakim jest stanie emocjonalnym, tak ja na przykład kiedy patrzę na kogoś to, jakby bardziej odczuwa. Mam, mam takie czucie. Ochota osoba na przykład czuje takie rzeczy, a ona widzi. No to są, to są subtelne różnice, ale bardzo ułatwiające życie. I ty odczuwasz, jak energia przepływa w Twoim ciele? Czy odczuwasz miejsca, w którym ona jest jakoś przyblokowana? Też, też, jak najbardziej. Mhm. I to jest o tyle dobre, że właśnie nad tym mogę zacząć pracować. I wtedy, Bo... jak wygląda taka praktyka rozpuszczania. Yy... Blokad w, w ciele u Ciebie? Często poprzez jogę kundalini, no bo joga kundalini to jest taka trochę jakby mapa energetyczna człowieka, i oni właśnie na to wszystko zdiagnozowali. Mamy 114 czakr. W naszym ciele jest generalnie 72 tysiące meridianów, czyli takich kanałów energetycznych, które nieustan, po których nieustannie przepływa energia. Czakry jest 114, czego 112 w ciele, bo dwie są tutaj ponad tą. Ja tego akurat nie wiem, nie widziałem, ale to jest taka jakby teza hinduska. I kiedy czuję na przykład jakieś zablokowanie, no to tutaj jest jakiś, na przykład często miałem do niedawna jeszcze zaburzenie w krtani, tutaj. Na czakrze tak, gardła? Tak, na, na czakrze gardła. No i po prostu wpisałem sobie zwykłego YouTube'a, e, tchorad, chakra po angielsku i tam ileś tam wyskoczyło. Przetestowałem na sobie i przez na przykład jakiś czas stało się do moją codziennością. Postanowiłem, słuchaj Karolu, jeżeli chcesz swobodnie wypowiadać się przed kamerą, na przykład, tak jakby tutaj sobie gadamy, bo mi, bo mi wiązło w gardle. Jak na przykład coś miałem wypowiedzieć, to, to wiesz, było takie tutaj, e, no ale i wątpliwości, i co ja powiem, czy ja się właśnie też na... jakieś, oho, tutaj jest blokada, tutaj czuję. Nawet puls wtedy przyspieszał. No i wystarczy do swojej codzienności wpleć taką godzinną, powiedzmy, sesję jogi kundalini i tutaj widzisz, że ci się otwiera. To jest różne ruchy właśnie karkiem, to są takie różne pozycje, was właśnie z oddechem i tak dalej i systematycznie, powoli, to często nie dzieje się od razu, tylko po prostu to jest systematyczna praca. I na przykład jest już OK. OK, fajnie, Karolu. Teraz możesz się już swobodniej wypowiadać. Jeszcze pewne rzeczy ci brakuje, jeszcze możesz nad tym popracować i tak dalej, i tak dalej, tak? Czy jesteś w stanie przygotować sesję taką oddechową na, na wszystkie problemy, na wszystkie jakieś zagadnienia? Do końca nie wiem. Prawdopodobnie nie, ponieważ największą rolę ze wszystkiego. Tak uważam na no moment obecny, to mówię, to się może zmieniać, bo e, wraz z, z moim zrozumieniem to się, to się wszystko zmienia. E, uważam, że właśnie nasza świadomość jest tutaj kluczowa. Czyli jeżeli my mocno czegoś się trzymamy, tak, tak po prostu, tak, tak tak, na siłę, tak, że nie chcemy puścić, no to nic nam nie pomoże, dopóki tak my tak nie tak. puścimy. To my mhm. musimy to zrozumieć, my musimy się przyznać przed sobą, być szczerzy, uświadomić sobie to, Zobaczyć to w różnych światłach, czyli że no, to jest nieprawdziwe przekonanie. Musisz jakieś tam argumenty przeciwko temu, które temu zaprzeczają. Musisz to sobie uświadomić, musisz chcieć to puścić, musisz chcieć, chcieć się uwolnić. I tutaj nie ma jakby takiego jednego rozwiązania dobrego, ponieważ Hawkins to opisywał, że to jest. Siła naszej woli, naszej wewnętrznej woli. Jest yy, siłą determinującą. Czyli jeżeli czegoś pragniesz, jeżeli coś jest pragnieniem Twojego serca, bo cierpisz z jakiegoś powodu, to wtedy to się stanie. To wtedy się od tego uwolnisz. Ale to musi chcieć swoje całe wewnętrzne jestestwo, się od tego uwolnić. Co byś jeszcze powiedział tak od siebie, co jest w, w, w Ciebie najistotniejsze na teraz, żeby ludzie usłyszeli? Dobre pytanie. <grym>, Przede wszystkim Słuchaj się siebie Tak, no Czyli wchodź w siebie um, Podważaj Jeżeli jesteś w jakimś miejscu Który ci na przykład nie odpowiada Na moment obecny To musisz Podważyć swój Obecny tok myślenia No bo coś jest nie tak Coś, coś, coś co Doprowadziło cię do tego miejsca, to ty w sumie do tego to prowadziłeś. Więc musisz zacząć w jakiś sposób myśleć e, inaczej. I wiem, przyszło mi do głowy, w jaki sposób też najlepiej w sumie żyć. I, i, i powiedziałbym, że jeżeli coś lubi, lubisz robić, to po prostu to rób, bo to najbardziej wypełni twoje życie. Nawet jeżeli to są właśnie no, jak, jak, jakiś sport to nieważne, czy ty na tym zarobisz, czy nie, ale rób to, bo to wypełni twoje życie um, taką wewnętrzną nagrodą, wewnętrzną satysfakcją, wewnętrznym takim spełnieniem. Im więcej rzeczy w życiu swoim robimy, które lubimy, no to nasze życie nabiera tych właśnie cudownych kolorów. Więc podążaj za głosem swojej intuicji. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję Karolu, że jesteś, że przyszedłeś, że rozmawiamy. Dziękuję za to, że poprowadzisz ten webinar. Jeszcze wszystkim przypomnę, że niedługo właśnie weź głęboki oddech i uwolnij emocje i to będzie przepiękna, bardzo mocna sesja z Karolem Walczakiem. Zachęcam Was wszystkich do śledzenia też Karola z Energia Energii. Zachęcam, sprawdzajcie co na kolorach, bo... Będzie się działo sporo niedługo nowych webinarów, także dziękuję wszystkim serdecznie, przede wszystkim Tobie. Dziękuję również Olu za zaproszenie, za wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Hej.